Szczerze, lubię schematyczność. Podana w odpowiedni sposób i przemyślanie zrobiona może stanowić bazę do naprawdę świetnej produkcji. Oczywiście, tak jak mówię, trzeba to zrobić w naprawdę umiejętny sposób, gdyż zbyt duża schematyczność i powtarzalność może być poważnym problemem dla danego serialu czy czegokolwiek innego. Zazwyczaj jednak wynika to właśnie z nieumiejętności pisarstwa danego twórcy, który owy schemat zawarł tak naprawdę niecelowo. Gdyż jak już postanowimy, iż powtarzalność naszej produkcji ma być jej znakiem rozpoznawczym, to jesteśmy w stanie wkroczyć w rejony wręcz swego rodzaju artyzmu. Mistrzem w tej dziedzinie jest, wydaje mi się, pewien reżyser anime, czyli Ikuhara Kunihiko, twórca m.in. rewolucjonistki Uteny, Mamoru Pinguindram czy Sarazanmai, który kocha powtarzające się elementy czy schematyczność do tego stopnia, że nawet istnieje mem wśród fanów takowej Uteny, że cały serial opiera się na tym, iż przez pół show protagonistka wchodzi schodami na wieżę, tylko po to, żeby od połowy dostać windę. Ja osobiście jak na razie oglądałem jedynie Sarazanmai, o którym mogę powiedzieć tyle, iż jest coś naprawdę urzekającego w tej schematyczności, gdzie nie dość, iż każdy odcinek założenia polega na tym samym, to my jako widzowie dostajemy także powtarzające się konkretne sceny, czyli w tym przypadku tak dokładniej przemowę i taniec dwójki głównych antagonistów. Oczywiście granica pomiędzy tą akceptowalną, a nieakceptowalną schematycznością jest naprawdę bardzo cienka i czasami wychodzi to lepiej, jak na przykład robił to Finarji Ferb, a czasami gorzej, jak w przypadku... Sorry, nie wiem czego, nie mam pomysłu, ale rozumiecie mnie. Podobnie jest w przypadku omawianej dzisiaj przeze mnie kreskówki, czyli Shaolin Pojedynek Mistrzów, która również owy schemat odcinka zawiera, ale wciąż udaje jej się stworzyć coś unikalnego, że te odcinki znacząco się od siebie różnią, pomimo powielania tego samego motywu w kółko i w kółko, czego konsekwencją jest po prostu naprawdę bardzo dobry serial, ale niestety, który nie jest bez wad. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o mocnych, jak i słabych stronach tej produkcji, pocierpimy trochę nad tym, jak genialnym cliffhangerem zakończył się ten serial, a my nigdy nie doczekamy się jego kontynuacji, oraz także weźmiemy sobie pod lupę kilka postaci, a w szczególności jedną, o chyba najlepszym i najbardziej konsekwentnym story arku, jaki widziałem w kreskówkach od dawna. Początkowo bezspoilerowo, ale wraz z trwaniem tego materiału zdradzimy sobie trochę więcej elementów fabuły, więc żeby nie było, że nie ostrzegałem. O czym jest Shaolin i z czego wynika ta schematyczność, zapytacie? Tysiące lat temu najpotężniejszy mistrz Shaolin, Dashi, stoczył walkę ze złą wiedźmą Wuyą. Jej czarna magia kontra legendarne artefakty Dashi, zwane Shengongwu, podarowujące użytkownika różnorakimi mocami z najróżniejszymi działaniami. Legendarna walka dobra ze złem i pierwszy w historii pojedynek Shaolin. Wuya przegrała obą walkę i zapieczętowana została w prostym drewnianym pudełku, po wsze czasy, aby już nigdy więcej na świecie nie zapanował mrok, a sam Dashi rozrzucił po całym świecie wszystkie Shengongwu, które od tysięcy lat pozwalają na zachowanie balansu przed siłami dobra i zła. Jednak po wielu tysiącach lat Wuya zostaje uwolniona przez nikogo innego niż złego chłopieckiego geniusza, Jacka Spicera, którego marzeniem jest przyjęcie władzy nad światem, a Wuya oferuje mu swoją pomoc z uwagi na to, iż sama będąc teraz w formie ducha, jest wręcz bezużyteczna. Naprzeciw planom Spicera stają główni bohaterowie, mnisi Shaolin, którzy to są wybrańcami, którzy w przyszłości mają zostać pełnoprawnymi wojownikami. Uczą się oni dopiero pod skrzydłami mistrza Fanga, a każdy z nich włada jednym z czterech znanych nam żywiołów. Na pierwszym planie tej kreskówki zawsze jest Omi. To on mimo wszystko jest tym najbardziej głównym bohaterem oraz także tym, który włada żywiołem wody. I to jemu poświęcane jest najwięcej czasu, choć nawet wtedy show to mimo wszystko kradnie inny z protagonistów, ale do tego przejdziemy jeszcze nieco później. Pozostałymi bohaterami są kolejno Kimiko, Japonka wodająca nad ogniem, Clay, cowboy, którego żywiołem jest ziemia, oraz Raimundo, Brazylijczyk, który to z kolei reprezentuje wiatr. Ta czwórka stawi czoła w walce ze złem, czyli Jackiem Spicerem oraz jego złymi pomocnikami, armią robotów i Wuyą, a każda ze stron chce tylko jednego, zdobyć jak najwięcej najpotężniejszych Shengongwu i pokonać swoich wrogów. W jaki sposób toczą się wspomniane walki, zapytacie? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta i tu właśnie również wchodzi element tej schematyczności, czyli pojedynki Shaolin. Widzicie, Shengongwu to magiczne artefakty, stąd też gdy dwójka wojowników sięgnie po to samo Wu, mają oni prawo wyzwać drugą stronę na pojedynek Shaolin. Osoba, która wygra owy pojedynek, zdobędzie Wu, o który walczy, oraz także Wu przeciwnika, który ten postawił w zakładzie. Czym może być taki pojedynek Shaolin? Tak naprawdę wszystkim. Każda ze stron może wyzwać drugą na dowolne wyzwanie, a następnie magia Shengongwu przeniesie ich na specjalną arenę, gdzie owy pojedynek stoczą. W każdym odcinku pojawia się od jednego do kilku najróżniejszych artefaktów i przynajmniej jeden od pojedynek Shaolin. Stąd omawiana schematyczność, lecz różnorodność wyzwań, to kto walczy oraz w jakim kontekście sprawia, iż pomimo tej powtarzalności tak naprawdę zawsze dostajemy coś
coś zupełnie nowego. Ba, od pewnego momentu nawet dochodzą takie urozmaicenia, jak na przykład to, iż o łum mogą walczyć aż 3 strony konfliktu, lub nawet drużyny dwuosobowe, albo nawet na szali można postawić więcej niż jedno łu. Urozmaiceń jest naprawdę wiele. Swoją drogą bardzo mnie bawi motyw, w którym oni często te zasady pojedynku wyciągają tak totalnie z dupy, aby tylko usprawiedliwić jakiś nowy motyw. Trochę jak we Wróżkach Chrzestnych, mieliśmy listę zasad, które mówiły, czego nie może, a czego nie może zażyczyć sobie Timmy. Tu czasami mam wrażenie, że wchodzimy nawet momentami na całkiem zabawny i absurdalny poziom tych zasad. Jakby w jednym odcinku sam Dojo, czyli smok, który często pomaga głównym bohaterom oraz ma moc wyszukiwania Wu, raz i on musiał stoczyć pojedynek o Shengon Wu. I w tym też odcinku dowiadujemy się, że smoki mogą brać udział w tych wyzwaniach nawet bez postawienia żadnego Wu na szali, tylko pod warunkiem, że nie byli nigdy karani wyrokiem sądu. Oczywiście ja to wszystko uznaję za plus. Tym bardziej, iż serial ten wielokrotnie śmieje się z własnych głupot, jak na przykład powracający żart z tym, że jeśli tym razem protagoniści nie pokonają przeciwnika, zapanują czasy tysiąca lat mroku i ciemności. I tak jak na początku są tym faktycznie przerażeni, tak na pewnym etapie po prostu lata im to już koło nosa, bo są do tego przyzwyczajeni. Ja natomiast jeszcze wracając do owych pojedynków, zauważyłem jedną poważną wadę, bo tak jak czasami faktycznie możemy tutaj znaleźć ciekawe pomysły, jak na przykład gra w szachy z dinozaurem, czy cokolwiek innego, tak przez większość czasu pojedynki te polegają jedynie na wyścigu, oto kto pierwszy sięgnie wspomniany artefakt. I tak, prawda jest, że nawet te wyścigi się zawsze od siebie w jakimś stopniu różnią, więc nie możemy powiedzieć i zawsze dostajemy to samo, ale mimo wszystko jest mi trochę szkoda, bo czuję tutaj zmarnowany potencjał, bo liczyłem na więcej wykazania się tej kreatywności ze strony twórców, tym bardziej, iż naprawdę wielokrotnie pokazywali, iż potrafią i mogą wymyślić naprawdę ciekawy, oryginalny i absurdalny pomysł na pojedynek, dokładnie tak jak to było z tą partią szachów z dinozaurem, która w moim odczuciu jest pikiem pomysłowości, jeśli chodzi o te wyzwania. Fabuła w tym serialu idzie naprawdę bardzo powoli, czasami ma się wrażenie, iż aż za wolno, tym bardziej, że gdy faktycznie już ją dostajemy, to jest ona naprawdę bardzo ciekawa, a intryga wydaje się wciągająca, ale szczerze, nawet cenię sobie to, iż przez większość czasu dostajemy te epizodyczne historie, tym bardziej z perspektywy obecnych czasów, gdzie wszystko praktycznie musi być serializowane i wpychana nam jest ta fabuła i nie chodzi o to, że mi się to nie podoba. Ba, nawet ja osobiście preferuję serializowane wielowątkowe historie, ale niemniej brakuje mi wciąż tej epizodyczności w wielu kwestiach, bo czasami mam wrażenie, że nawet jeśli ją dostajemy, to jest ona taka se. Tym bardziej w porównaniu do właśnie takiego Shaolin, gdzie każdy odcinek, nawet ten z pozoru gorszy od reszty, daje kupę frajdy. Oczywiście głównym powodem według mnie tego, dlaczego te odcinki sprawiają taką masę frajdy, są w głównej mierze postacie i w ten sposób mamy oczywiście czwórkę głównych protagonistów z Omim na czele, którego to podczas seansu strasznie nie lubiłem i będąc szczerym niezmiernie mnie irytował, ale mam wrażenie, że wraz z biegiem czasu, gdy minął ten tydzień lub dwa od momentu, gdy skończyłem ten serial, będąc szczery, zacząłem go trochę bardziej doceniać. Ten jego egoizm i brak skromności faktycznie z czasem wydaje się znacznie bardziej zabawniejszy. Jednak mimo faktu, iż ta bajka jest tak bardzo omicentryczna, to wciąż istnieje postać, która za każdym razem kradnie ekran, tylko się na nim pojawia i zdecydowanie najlepiej napisaną, najbardziej rozwiniętą i postacią, która w moim odczuciu przeszła najlepszą drogę od początku tego serialu do jego samego końca. Tą postacią jest oczywiście Raymundo. Pragnę jedynie ostrzec i od tego momentu pogadamy sobie o tej kreskówce spoilerowo, tak więc żeby nie było, że nie ostrzegałem. Raymundo to zdecydowanie jedna z moich ulubionych postaci tej kreskówki. W szczególności po tym, co się stało w finale pierwszego sezonu i pierwszych odcinkach sezonu drugiego, gdzie postać ta zdradza swoich przyjaciół i sprzymierza się z Wuyą, uwalniając ją z jej duchowej formy i pomagając jej przejąć władzę nad światem. Motyw ten kocham z całego serca i to niezależnie czy w tym serialu czy innym. Motyw zdrady jednego z głównych bohaterów i przejścia na stronę zła cenię sobie chyba jeszcze bardziej niż naprawdę dobry redemption arc antagonisty. Tym bardziej jak było to w przypadku Raymundo, gdzie cała ta zdrada była przez cały sezon podbudowywana i miała 100% sens. Czy to przez sam charakter bohatera, który jest bardzo nerwowy, impulsywny, no po prostu w gorącej wodzie kąpany, czy to właśnie przez drobne rzeczy, które wkurzały Raymundo, czy to wreszcie przez motyw, w którym on jako jedyny nie dostał awansu jako jeden z całej czwórki protagonistów, z uwagi na to, iż naraził swoich przyjaciół na zagrożenie ze strony Wuyi i potwora, którego stworzyła z różnorakich Shengon Wu, z czym oczywiście się nie zgadza, gdyż zrobił to w celu ochrony mistrza Funga i innych mistrzów. Co oczywiście doprowadza do tego, iż Wuya wykorzystuje tą okazję i przekabaca Raymundo na swoją stronę, obiecując mu wreszcie jego upragnione docenienie, go ze strony kogokolwiek. Oczywiście w pewnym momencie Raymundo obraca się przeciwko Wuyi, gdy tak chce zabić jego przyjaciół, na co ten nie może pozwolić. Wciąż jednak był to niesamowity story arc dla tej postaci i tego, co się z nią dzieje. Serial ten długo bawi się też tym motywem, w szczególności w moim jednym z ulubionych odcinków, który ma miejsce pod koniec trzeciego sezonu, gdy Raymundo ponownie zdradza i łączy siłę z innym antagonistą, co doprowadza do walki tego bohatera z Omim, a na szali postawione zostały wszystkie Shengon Wu obu stron konfliktu, tylko po to, żeby jak się okazało, Raymundo cały czas udawał zdradę
i był to jedynie chytry plan przejęcia wszystkich Shengon Wu, a chłopak pod koniec pojedynku Shaolin samemu stylowo przegrywa. Z Raimundo wiąże się jeszcze jeden naprawdę bardzo ciekawy motyw już w samym finale, który jest niejako zwieńczeniem drogi, jako przyszła ta postać, i spotyka go coś, co tak naprawdę w każdej innej kreskówce spotkałoby tylko i wyłącznie głównego bohatera, gdyż Raimundo awansuje do rangi lidera całej drużyny, gdyż jako jedyny wykazał się odwagą i niezłomnością przeciwko wielkiemu zagrożeniu, z jakim mierzyli się bohaterowie tego serialu w jego finale. Gdy wszyscy już się dawno poddali, on jako jedyny wierzył do samego końca. I to znowu jak najbardziej jest turbologicznym rozwiązaniem fabularnym, bo całkowicie wpasowuje się w konwencję tej postaci i tego, jaką niebywałą drogę przeszedł. I ja osobiście bardzo bym chciał zobaczyć więcej tego, jak Raimundo sprawdza się w roli tego lidera. Niestety, ale kreskówka kończy się właśnie tym cliffhangerem i nigdy nie dostaliśmy tego kontynuacji, bo serial ten został skancelowany i nigdy nie dostaliśmy planowanego czwartego sezonu. I jak coś, to Shaolin Chronicles nie jest do końca tą kontynuacją. W sensie to jest w teorii kontynuacja, ale w sumie bardziej reboot i no nie wiadomo, co do końca tak naprawdę jest. Ale w każdym razie ignoruję wszystko, co się stało w finale. Z anulowaniem tej kreskówki wiąże się jeszcze jeden, moim zdaniem, ból, jaki odczuwam, a mianowicie Jack Spicer i jego Redemption Arc, który ewidentnie był planowany na owy czwarty sezon, a nawet już w trzecim sezonie mieliśmy tego zalążek, w odcinku, w którym Jack Spicer wyszedł z pewnego wymiaru, który sprawił, iż tego ze złego chłopca geniusza zmienił się w aż do przesady dobrą osobę, lecz w pewnym czasie znowu przeszedł na stronę zła. Ma wtedy miejsce walka o niego z Jackiem, w której grają oni w grę, w której muszą zgadywać, czy druga strona powiedziała w tym momencie kłamstwo, czy prawdę. Omi mówi Jackowi, iż ten w głębi duszy lubił być dobry, na co ten zaprzecza, co okazuje się oczywiście kłamstwem. Wątek przemiany tego bohatera i przejście ze złej na dobrą stronę pizowany jest od praktycznie samego początku, czy to w finale sezonu pierwszego i pierwszych odcinkach sezonu drugiego, gdy sprzymierza się on z Omim i resztą, żeby pokonać Wuję, nawet jeśli jego motywacją było to, że jeśli Wuja rządzi światem, no to on nie może. Jack Spicer to mój ulubiony typ kreskówkowego goofy villana, którym tak bardzo brakuje mi w obecnych kreskówkach, a sama postać Jacka zdecydowanie uplasowuje się na pierwszym miejscu moich ulubionych bohaterów z tego show. W szczególności lubię też jego relacje z Wują, którzy to regularnie się nawzajem zdradzają, gdy tylko jedno z nich zobaczy okazję do osiągnięcia swojego celu bez pomocy drugiego, ale koniec końców do siebie zawsze wracają. Myślę, że jest to całkiem zabawne. Swoją drogą, Uja, czy ten serial jest w stanie stworzyć antagonistę, czy nawet postać, która nie byłaby hot as fuck? No spójrzcie tylko na nią. Albo na Chase'a Younga, który później zastąpił trochę Jacka i Uję w byciu głównym antagonistą serialu, choć później bardziej kreowany na postać o raczej wątpliwej moralności, który przejawiał też elementy dobra niż był tylko zły. Z nim wiąże się absolutnie fatalny motyw w finale sezonu drugiego, ale mam wrażenie, iż jest on na tyle głupi, że nie potrafię no tego motywu nie lubić. A mianowicie Omi również pod ofiarą tego całego yin-yang wymiaru, który zamienia dobrych ludzi w złych i złych w dobrych, a sam Omi sprzymierzył się z Shane'em Youngiem w jego złowieszczym planie. Oczywiście wszystko się kończy dobrze, bo bohaterowie uwalniają Omiego spod tego czaru, ale wtedy chodzi najbardziej niesamowita scena tego serialu. Chase Young mówi: haha, Omi, przysiągłeś mi lojalność, gdy byłeś pod wpływem Shengon Wu i byłeś zły. Na co Omi odpowiada: nie, nieprawda, nie zrobiłem tego, poza tym byłem pod wpływem Shengon Wu i byłem zły. Wtedy ma miejsce jakiś Himmeldehilo flashback i Omi dodaje: o kurwa, faktycznie przysiągłem ci lojalność, no nic, jako mnich Shaolin muszę dotrzymać obiecanego słowa. I tak po prostu przechodzi na stronę zła. Co za cudowny bullshit, którego nie jestem w stanie nie lubić, mimo iż jest to najgorsze rozwiązanie fabularne, jakie widziałem od dawna. Jeśli chodzi natomiast o inne postacie, to poza Kimiko, która również jest całkiem ciekawym dodatkiem do tej drużyny, tak nie mogę nie wspomnieć o tym, jak bardzo słabo wypada Clay, który jest absolutnie najbardziej zapominalną postacią tego serialu. Najgorsze jest to, że on wcale nie jest jakoś źle napisany, po prostu wszystkie postacie obok są tak o niebo lepsze, że ciężko mi postrzegać tego kowboja jakoś specjalnie pozytywnie. A najgorsze jest to, że twórcy mam wrażenie, że doskonale zdawali sobie z tego sprawę i starali się trochę bardziej sprawić, aby fani polubili tego Kleja na równi z innymi bohaterami. Co widać na przykład przez to, że postać ta jako pierwsza dostała aż dwa odcinki o jego przeszłości. Jeden, w którym poznajemy jego ojca i drugi, w którym poznajemy jego siostrę. A wszystko to w momencie, gdy o żadnej innej postaci nie wiedzieliśmy jeszcze absolutnie niczego. A koniec końców na przykład o takim Raimundo nie dowiedzieliśmy się dosłownie niczego, oprócz odcinka, w którym na chwilę poszedł uratować swoje rodzinne miasto przed erupcją wulkanu. Ale znowu, no nie pojawiła się tam żadna postać, która byłaby kimś z jego bliskich czy przyjaciół. Na samiusieńki już kolejnie chcę pogadać ogólnie o antagonistach tego show, jak Katnapę, Panda Boba, tym grubym ninja czy kimkolwiek innym. Uważam, iż w wielu przypadkach są to naprawdę ciekawe postacie, jednak problem mam taki, iż najczęściej sprowadzone są one do roli jedynie antagonisty odcinka i nie mają zbyt większej roli w serialu, albo pojawiają się dosłownie raz czy dwa na cały serial, a szkoda, bo chętnie zobaczyłbym coś więcej od nich. Nie mówię o jakimś całym story arku, ale może chociaż, żeby pojawili się częściej i mieli jakiś większy wpływ na to, co się dzieje w tym show. Podsumowując, Shaolin
jedyny mistrz, to naprawdę świetna, schematyczna i epizodyczna kreskówka, która z tego formatu wyciąga jak najwięcej i przedstawia to w najlepszy sposób z masą ciekawych postaci, czy to protagonistów, czy antagonistów. Pytanie brzmi, czy zrobię recenzję Shaolin Chronicles? Tak, zdecydowanie, na pewno kiedyś to obejrzę, ale jeszcze nie w tym czasie. A na razie klasycznie życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze, łączmy się w bólu.